witajcie. Ostatnio spędziłem troszeczkę czasu na przeglądaniu internetu i sprawdzałem hasztagi kuchni Lidla i muszę powiedzieć, że jestem z Was bardzo, bardzo dumny, bo robicie receptury, które są na kuchni Lidla zamieszczone, nie tylko moje. I właśnie jak przeglądałem internet, natknąłem się na mnóstwo próśb, żeby zrobić ciasteczka z czekoladą. Bardzo proste ciastka w wykonaniu, naprawdę bardzo szybko, nie napracujemy się bardzo, a przy okazji wykorzystamy nowość, jaka jest w sklepach i właśnie tą czekoladę wykorzystamy do naszego przepisu. Zaczynamy od masła, które ucieram z cukrem, do tego dodaję jajko i później pozostałe składniki, które przygotuję. Wszystkie suche składniki wymieszam razem, czyli mąka, soda, proszek do pieczenia, posiekam czekoladę, łączymy wszystko razem i ciastka gotowa. Myślę, że już na tyle wystarczy naszego miksowania. Dodaję mąkę, dwie łyżki zimnej wody. Ciasto będzie miało taką mocniejszą konsystencję. Całe dwie tabliczki dodaję do ciasta. Teraz wrabiam orzechy w ciasto. Ma taką konsystencję takiego luźnego, kruchego ciasta. I teraz możemy już dzielić nasze ciasto. Temperatura pieczenia 175 stopni. Czas w zależności od wielkości ciastek. Jeżeli te ciastka będą małe, to nawet 9 minut. Jeżeli będą duże i grubsze, to do 15 minut myślę, że powinno wystarczyć. Ciastka się pieką, ja mam chwilę przerwy i sprzątam, a Wy przypomnijcie sobie przepis na domowe jeżyki. To jest też bardzo fajny przepis na ciastka. Ciastka już myślę, że mogę wyciągać z piekarnika. Już są ładne, złote. O, zobaczcie. I zobaczcie, jaka fajna, słodka przekąska, ciastko z czekoladą i orzechami. Chowam ciastka do puszki, żeby nie kusiły, ale mam tylko nadzieję, że wszystkie się nie wmieszczą. O. To na później, a to... Ale fajnie te orzechy chrupią. Jak chcecie spróbować, musicie sobie zrobić sami. I nie zapomnijcie pisać i wrzucać z hasztagiem Kuchnia Lidla. Cześć!